Okej, okay. Czyli ostatni bilet, jak to tylko okręcić? Halo? O, jest coś. Okej, okay. To już? Ty znalazłeś wszystkie bilety? Każdy jeden? Nawet ten w menu pauzy? I to wszystko, wiedząc, że trzymasz mnie tu jak więźnia? Ale myślę, że teraz cię rozumiem. Chciałeś prawdziwie ukończyć grę. Zupełne zamknięcie. Całkowite zakończenie. Myślę, że mogę to zrobić. O-o. Dobra, poczekajcie, spokojnie, bo ja się nawet z wami nie przywitałem ani nic, bo nagle pojawiło mi się to zakończenie, więc musiałem szybko odpalić nagrywanie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co tu się dzieje? Co ja mam zrobić? Chwila, czemu zrzuca na mnie duszę? To jest, słuchajcie, ukryte zakończenie, zresztą pewnie widzicie po tytule. I w sumie nie wiem, co dokładnie muszę tutaj zrobić. Aha, mogę skakać, dobra, mogę skakać, jest dobrze. Pyk, 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 bijemy. Pijemy. Czy co, ja nie wiem, jak go pokonam. Dobra. Pyk. Znaczy, prędzej czy później zbiję te jego potworki. Ale słuchajcie, przede wszystkim, ja nie wiem, co się dzieje. Przede wszystkim musiałem zrobić wszystkie bilety. Znaleźć wszystkie bilety, żeby móc go pokonać. Żeby w ogóle się ta cutscenka pojawiła. Z tego, co widzę, to... wystarczy go po prostu zbić, tylko nie wiem, czy on się regeneruje. To jest problematyczne i za każdym razem, jak ginę, to jego życie wraca. Więc to mnie martwi. O, dobra, on pokazuje, z której strony będą przybiegały potworki, więc o tyle dobrze. Dobra, nie dotykaj mnie. Zbijecie gościu, nie. Dobra. Tego też. Dobra, nie zrzucaj, nie dotykaj mnie. Nie dotykaj mnie, mordo. Dobra, lecę. Jest dobrze, ma pół życia. Ma już pół życia zbite. Dobra. Tego. W ogóle mam, strasznie mi się czułość myszki zwiększyła. On mi utrudnia grę, jak tylko się da. Dobra, tego nie. Tego, dobra, uff. Dobra. Nie dam się, dobra, żyję, nie wiem, chyba straciłem życie, ale jakimś cudem nie jest aż tak źle, gra mi daje fory, dobra, pół życia ma, dam radę, ty gościu jeden, hopeless soul, no, dajesz, giniesz, robisz to, pokonam, o, nie pokonam cię, a może cię pokonam, może jednak? Mam tak czułość podbitą teraz, że po prostu nie wiem, co się dzieje. Kompletnie nie ogarniam sytuacji. Mam chyba ze 3000 DPI teraz ustawione, więc... Ale dobra, o tyle łatwo, że można startować chyba od połowy. Nie, on regeneruje życie. Dobra, nie jest tak źle. Damy radę. Nie, dam radę, okej. Okay. Pyk. Nie pozwolę. Dajesz, pokonamy to! Jest! Czy nie? Potrzebujesz więcej niż tylko tego. Każdego porządnego bossa trzeba pokonać w dwóch etapach. Miejmy więc etap drugi za sobą. Pamiętasz Pony Galaxy? Poruszasz się przyciskami w SAD, strzelasz na spacji itd. Okej. Okay. Strzelamy na spacji w takim razie, w ciebie, gościu. Czy on... Aha, on w nas wysyła te potworki. Dobra, żyjemy. To nie jest takie złe. W ogóle, czy on wygląda... On w tym momencie wygląda jak jakiś statek matka. No spoko. Chwila.
Aha, ja tego nie widziałem. Słuchajcie, on jakieś wybuchy tutaj generuje na mapie i my się po prostu musimy ruszać wszędzie. Zobacz, się musimy ruszać, cały czas ruszać, bo on powoduje jakieś dziwne fajerwerki. Więc damy radę, po prostu musimy się trzymać tej naszej taktyki, pokonamy go późno, w sensie długo nam zajmie pokonanie go, ale przynajmniej zrobimy to. Więc po prostu patrzcie, musimy sobie hop, 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 skakać i pokonywać te ludzi. Nawet tu mogę stać tu po prostu w miejscu, zobaczcie, one do mnie nie dolecą. Więc jest o tyle prosto i ruszamy się, hop, hop, siup, w tą stronę. Tą stronę. O nie! Dobra, teraz mnie trafił. No i stoję w miejscu. Zobaczcie, one do mnie w ogóle nawet nie dolatują, więc jest o tyle bezpiecznie. Chyba, że one teraz na prędkości zyskują, to wtedy będzie problem. Pyk. Dobra, a czy mogę je po prostu omijać tych diabełków? Czy mogę to zrobić? Chyba niekoniecznie. Ale będę próbował. Czekajcie, muszę te wybuchy spróbować ominąć. Jest dobrze. Ale cały czas jesteśmy w mniej więcej w okolicach połowy życia, co nie jest najlepszą taktyką. Powinniśmy już dawno go zbić. Powinniśmy go naprawdę dawno, dawno, dawno już zbić. Może się uda. Może się uda, dobra. Tych rozwalić. Przeżyjemy to, spokojnie. O, i teraz siup. Nie dostaniesz mnie, gościu. Nie dostaniesz mnie. O, dostał mnie. Dobra, dostał mnie. Damy radę. Szczerze, ja teraz spamię po prostu wsadem i tyle. Nic się więcej tutaj nie dzieje. Po prostu sobie spamuję WSAD w przypadkowych kierunkach. Dobra, trafił mnie. O nie! Byliśmy już przy samej końcówce. Dobra, końcóweczka, gościu, końcóweczka już. Końcóweczka, dobijamy cię, jeszcze cię nie dobiliśmy. Dobra, tym razem cię dobijemy. I, please. A teraz dotarliśmy do pełni intensywności. To ostatni rozwalniający etap, którego poszukujesz. Okej, dobra, to teraz mamy... Co tu się dzieje? Co ja mam robić? Aha, mam do niego strzelać! Jakie to jest powalone sterowanie! Słuchajcie, ja mam tutaj czułość 300 chyba, czułość milion myszki. Powolutku. Muszę dać sobie z tym radę jakoś. Dobra, hop. Ja nie mogę, jak ja mam to zrobić? Czułość, nie, stop. Nawet nie mam opcji gry w tym momencie dostępnych, żeby czułość myszy zmniejszyć. Czy mogę to zrobić jakoś w komputerze? Bo to jest naprawdę nie do zrobienia. To jest kompletnie nie do zrobienia. Dajesz, gościu. Hopeless Soul. Dajesz. Ile już go obiłem? Niewiele. Hop. Okej. Pyk. No gdzie mi uciekasz? Nie uciekaj mi. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Pyk. Hop. Pół życia ma już prawie. Dobra, to nie jest takie trudne, słuchajcie. Hop. Przeskoczyć. Przeskoczyć. Hop. Nie uciekaj. Nie ma ucieczki przede mną. Nie ma ucieczki przede mną. Ja to przeskoczę, więc o to się nie martw. Hop, hop, hop. Pyk, 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 pyk. To sobie przeskoczę. Pyk, pyk, pyk. Was do rozwalenia. No. Czy co, ja jestem tak skupiony, nawet powinienem się przynajmniej raz w kamerkę spojrzeć, co? Lepiej to, jakby tej kamerki nie było. Dajesz. Dobrze. Obijamy cię. Czułość myszki tak wzrosła, że ja w tym momencie się przesuwam o pół milimetra. Dosłownie. Trzymam myszkę, jakbym miał ją zgnieść i przesuwam ją o pół milimetra. O, hop. Zostało już niewiele. Tak, niewiele. Coś tam do mnie GNL mówi o przyciskach odczułości na myszy, ale ja to już wszystko zrobiłem. Wszystko ogarniałem. I hop. Jezu, moja ręka.
Moje mięśnie! Nie! Moja ręka! Gin! Gin, gościu, jest! Wszystko, co mam! Gra jest skończona. Tym razem nawet jej nie wyłączę. To zależy od ciebie. Jeśli myślisz, że wydarzy się coś szalonego, cóż, po prostu się nie wydarzy. Koniec gry. Dziękuję za granie. Słuchajcie. Sprawa wygląda teraz tak. Seria się skończyła. To było to ukryte zakończenie, które chcieliście zobaczyć, ale nasza przygoda z tym właśnie twórcą jeszcze się nie kończy, bo może niektórzy z was nie wiedzą, zacząłem już serię z drugiej gry tego samego autora i ta gra jest równie powalona co Pony Island, ale mam wrażenie, że wielu z was tej gry nawet nie zauważyło, może nie wiem, może zrobiłem mało zachęcającą miniaturkę albo coś, ale teraz w ekranie końcowym powinna wam się pojawić za chwilę miniaturka z tej właśnie gry, więc zachęcam was, żebyście w nią kliknęli, obejrzeli, a jutro albo pojutrze będzie kolejny odcinek z tej właśnie gry. Przypominam, twórca Pony Island, więc chyba warto. Jeśli oglądaliście to zakończenie, to znaczy, że podoba wam się ta gra i... Tak więc, nowa seria na kanale, macie w karcie, macie w ekranie końcowym. Widzę, że z tym oto tutaj kolegą nic więcej nie zrobimy. Możemy w niego strzelać, albo możemy coś tutaj próbować robić, ale chyba naprawdę się nic nie stanie, więc... No cóż, moi drodzy... Czy coś tu się ciemniło? Nie. Moi drodzy, dzięki za oglądanie. To było zakończenie Pony Island, zakończenie tej serii. Do zobaczenia i cześć!